Akcja profilaktyczna Zgaś ryzyko ogólnopolskiego programu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu miała nieco inny charakter. Zamiast zwykłej pogadanki, młodzieży zafundowano terapię szokową, prezentującą zdjęcia i filmiki z prawdziwych wypadków. Do tego strażacy grali i śpiewali utwory o charakterze profilaktycznym. W pewnym momencie kolega padł na pomysł, żeby to zrobić trochę inaczej niż wszyscy. No i tak się zaczęło. Taka jakby wstrząsająca, taka trochę terapia wstrząsowa, jakby można powiedzieć, no zrobiła spore wrażenie na młodzieży. I idąc tym śladem, a wiedziałem też, że mamy kilku chłopaków w komendzie, którzy potrafią grać na instrumentach, stworzyliśmy takie widowisko muzyczne, słowno-muzyczne, przeplatane jakby drastycznymi zdjęciami z akcji ratowniczych, ale nie gdzieś tam ze świata, tylko tu z naszego podwórka, w sumie niewielkiego powiatu. Tymi zdjęciami, naszymi opowieściami, przeplatanymi muzyką stworzyliśmy takie widowisko, właściwie koncert 70-80 minutowy, z którym objeździliśmy cały powiat i kilka miast w województwie. Sukces widowiska sprawił, że nasi strażacy nie spoczęli na laurach. W akcję zaangażował się starosta powiatowy, który wsparł nasz scenariusz, bo rzeczywiście to taka trochę nietypowa sytuacja, która wymagała jakby zaangażowania środków zewnętrznych. Także we współpracy ze starostwem powiatowym, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, która to nam właśnie wskazała, jak bardzo możemy iść daleko w te drastyczne sceny, drastyczne widoki. I we współpracy z Sieradzkim Centrum Kultury, które regularnie dla sieradzkich szkół udostępniało nam jakby sieradzki teatr do tego, żeby te koncerty grać. No stworzyliśmy rzeczywiście, wydaje mi się, że dosyć fajne widowisko, które tutaj ograliśmy kilkanaście razy, wyjechaliśmy też trochę dalej z tym. Czteroosobowy zespół, w skład którego wchodzą zastępca komendanta starszy brygadier Waldemar Kosowski, młodszy brygadier Jarosław Wasylik, starszy ogniomistrz Janusz Ługowski oraz Artur Wójcik, sympatyk straży, w wolnej chwili spotykają się w sali prób mieszczącej się w piwnicy komendy i ćwiczą swoje utwory, do których powstają kolejne teledyski. W tej chwili jakby próbujemy poszczególne piosenki z tego widowiska nagrywać w studio i tworzyć do tego takie, powiedzmy, klipy, które też jakby robią wrażenie, co się okazuje po niedawnych jakby publikacjach w ogólnopolskich mediach. Myślę, że jest to jak pracujemy, to jak każdy inny zespół, który coś robi. Jest jakiś tekst, do tego Artur, w zasadzie Jarek układa teksty, Artur robi do tego muzykę. Próbujemy to zgrywać razem. Później, no w studio dobrze, że mamy zaprzyjaźnione kolegę, który prowadzi takie studio i możemy tam to nagrywać. Jest to oczywiście, nie jest to ten 15-20 minut, ale tam też czasu poświęcamy sporo, żeby taką muzykę zgrać. No i drugi kolega, który z kamerą nas obserwuje. Zaczęliśmy po prostu pokazywać, co się dzieje, kiedy ktoś rzeczywiście trochę zbyt ryzykuje, kiedy to jakby naraża i na szwank swoje młode życie, a wiadomo, że młodość to szaleństwo, młodość to jakby no, wszystkim się wydaje, że wszystko można. Pokazujemy, opowiadamy piosenką, pokazujemy jakby filmikami z naszych akcji czy zdjęciami. Jak się kończą takie nieodpowiedzialne zachowania, najczęściej takie zachowania jakby dotyczą młodych ludzi. Sieradzcy strażacy pracują już nad kolejnym teledyskiem, a póki co zapraszamy do obejrzenia teledysku do utworu Game Over. No mamy już, powiedzmy, nagranie, które jeszcze trzeba zmontować, no do tego jeszcze trzeba zrobić obraz i możliwe, że będzie następny. Go nie uszanujesz na cmentarzu wylądujesz.
ostatnia przygoda nad wodą trwa. Browar się leje, a my w słońcu rozpaleni, lekko już stamieni, skaczemy do wody na raz. Melanż na wodzie, zajebista impra. Wszyscy się bawią, ale poległ dłuższy czas. Nie wypływa, skończył grę na level 2. Życie, bracie, to nie jest gra. Bóg ci jedno tylko dał. Jeśli go nie uszanujesz, na cmentarzu wylądujesz. Życie, bracie, to nie jest gra. Za swe błędy zapłacisz sam. Jeśli stracisz kiedyś głowę, uwierz mi, że jest game over. Są cztery, a wsiadło sześcioro. Wszyscy się zmieszczą, chłopcy na kolana, dziewczyny biorą w aucie, bardzo jest wesoło. Do dyskoteki już się zbliżali, lecz na łuku drogi pobocza złapali się, pozabijali, już nie przejdą poziom dalej. Życie, bracie,